Cześć, witajcie. Dosyć długo mnie nie było. Mam dość dziwny grafik, jeśli chodzi o pracę i dzień jestem w pracy, dzień mam wolnego, dzień jestem w pracy, dzień wolnego. W zasadzie w nocy jestem w pracy, bo jak zapewne wiecie, pracuję na nockach, w dzień odsypiam. Jakoś mam, kurde, problem, żeby zebrać się, usiąść do kompa i nagrać coś sensownego. Ostatnio dosyć dużo robiliśmy misji w No Man's Sky'u. Staraliśmy się wywołać misje fabularne. Część się udała, część jeszcze jest przed nami. Teraz cały czas staram się wywołać sny z głębin. Później polecimy ścieżkę Artemis. No i docelowo chciałbym zrobić misję Ci, którzy powrócili, która da nam możliwość zbudowania naszego pierwszego kostura. No i właśnie o kosturach dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć. Dawno nie szukaliśmy niczego naj. A ostatnimi czasy pojawił się jeden z silniejszych, jeżeli nie na tą chwilę najsilniejszy kostur, który postaramy się dzisiaj zdobyć. Wszystko oczywiście odbędzie się w galaktyce Euklidesa. Jest to pierwsza galaktyka, także początkujący, którzy mają zrobioną misję na kostur, też będą mogli to bez problemu ogarnąć. Co będzie nam do tego potrzebne? No tak jak mówiłem, musimy mieć zrobioną misję na kostur, żeby mieć polifoniczny rdzeń, który służy nam do odkrywania obozu autofagów. Druga sprawa. Będziemy potrzebowali przetwornik koncentryczny. Jest to must have do tego kostura. Niestety musi on mieć taką głowicę i z inną głowicą to się nie uda. Także pamiętajcie, żeby to mieć. Pozostałe rzeczy, no to oczywiście będzie działko neutronowe, które na tą chwilę, jeśli chodzi o broń, jest OP. Ulepszenie do tego działka plus 3 ulepszenia klasy S. Jak zdobędziemy kostur, pokażę wam ich wartości. I co? I to chyba by było na tyle. Tylko zobaczę, czy mam wszystkie komponenty potrzebne, bo chciałbym zrobić ją taką surową, nie? O, zdublowałem, dobra. W porządku. No i lećmy z glifami. -68,74 łamane na plus 74,63. A Ecases Minor. Jak widzicie, jesteśmy na toksycznej planecie. Jest to zdecydowanie to miejsce, w którym powinniśmy być. I teraz sprawa jest dość prosta. Wystarczy namierzyć bojkę komunikacyjną zaraz obok bazy OP Battle Staff and Nip for the Road. Weźmy sobie, podlećmy trochę w kosmos. No i lecimy na stację komunikacyjną. Kierunek
skierujcie się na stację, nie na tą bazę obok, nie na Magstaff, tylko właśnie na bajkę komunikacyjną. Troszkę tu kogoś zasypało, ale to nic. W porządku. Kiedy jesteśmy tutaj na placyku, wystarczy, że odpalimy nasz skaner. Widzę, gdzieś tam w oddali mi wykryto jakiś zdalny sygnał autofagów, ale nas nie interesuje. Nas interesuje miejscówka, w której jesteśmy w tej chwili. No i przejdźmy sobie do składania naszego kostura. Tak jak mówiłem, najważniejszy jest przetwornik koncentryczny. Jego niestety musicie użyć, także jeżeli chcecie mieć jedną z mocniejszych lasek na tą chwilę, jako głównie musi być przetwornik. Co tutaj dacie, już nie ma najmniejszego znaczenia. Możecie sobie cudować, wybierać jak tylko wam się podoba. Mi się podoba akurat surowy kształt, także przy nim chyba zostanę. Jest taki druidzki. No i konstruujemy. Jak widzicie, od razu wyskoczyła nam S-klasa 2014 potencjału obrażeń. Weźmy, porównajmy i zabierzmy ją za darmo. Teraz skoczmy sobie na stację kosmiczną, żeby ją naprawić i rozbudować. No i tak wygląda nasz kostur, kiedy go ulepszymy. W sensie dodamy pola rozbudowy, no i naprawimy. No i co teraz? Tak jak mówiłem, będziemy potrzebowali działka neutronowego. Instalujemy je tutaj w puste miejsce w pobliżu tych trzech doładowanych slotów. Teraz instalujemy ulepszenia klasy S. Jak mówiłem, statystyki esek, które mi się udało znaleźć, jest to szybkość ładowania minus 50, obrażenia plus 14, sfery jonowe utworzone 1 i prędkość sfery jonowej 11. Co do szybkości obrażeń i sfery jonowych, nie wiem, czy będziecie w stanie znaleźć wyższe. Prędkość sfery jonowej tak. No ja już dalej nie szukałem, ponieważ sama ona nie wpływa jakoś znacząco na potencjał obrażeń, więc zostałem już przy tych 11%. Wszystkie ulepszenia montujemy w naszych slotach doładowanych. Jak widzicie, mamy 97,5 tysiąca obrażeń, także już jest całkiem nieźle. Pozostał nam do zainstalowania kompensator pola. Jest to ulepszenie, które normalnie możecie zbudować, jeżeli tylko macie wykupioną technologię z anomalii. Potencjał obrażeń 145,5 tysiąca. Jest grubo. Ale może być jeszcze lepiej. Pamiętajcie, że mamy czwarte ulepszone pole. W momencie, kiedy kompensator pola zamontujemy w nim, potencjał obrażeń skacze do 176 tysięcy. Nie wiem, czy spotkałem mocniejszy kostur na niemodowanej grze, ponieważ no, pamiętajcie, że ciągle gram na wanilii, ciągle mam niezmodowaną grę bez kombinacji.
Także, jeżeli ktoś szukał kostura pod walkę, jest to zdecydowanie ten. I tak jak mówię, głównie niestety musicie użyć tą, którą mam tutaj. Jeśli chodzi o samą rękojeść, sam jej kręgosłup, wasz wybór. Mi się akurat, tak jak wspomniałem, podoba ten surowy wygląd i przy nim zostaje. No i myślę, że na jakiś czas będzie to moje główne narzędzie do walki. W sumie ma bardzo zbliżone obrażenia do Sentineli. Tutaj mam karabinek Sentineli. 171 tysięcy mam na swoim. Czyli kostur nawet ma ciut większe. A nie mam na nim zamontowanych jeszcze tych strażniczych ulepszeń. Co prawda one nie podnoszą same w sobie potencjału obrażeń. W statystykach nie wiem dlaczego tak jest. Ponieważ no jak widzicie same statystyki tych ulepszeń podnoszą szybkostrzelność, obrażenia, czas przeładowania, więc nie wiem czemu to się nie pokazuje, nie przekłada tutaj na ten potencjał. A zresztą sobie sprawdźmy, bo mam te ulepszenia. Bo teraz także. Bo drugi raz leciałem, nie? W ogóle po ten kostur, bo OBS stwierdził, że ma mnie w tyłku i nie nagra. Nagra sam głos, nie nagra wideo. Już jakiś czas temu miałem odpalić live'a, ale nie mogę dojść do ładu po ostatniej aktualizacji windy. I co chwilę jakieś kwiatki wychodzą, już stawiałem system na nowo. I powoli dochodzę z tym wszystkim do ładu, ale jeszcze chwilkę to potrwa. Dlatego też między innymi filmy nie wpadają tak często, jakbym chciał. No ale wróćmy do tego, o czym mówiliśmy. Jak widzicie, obrażenia plus 2% przy 170 tysiącach, no powinno się to podnieść, ale się nie zmienia. Nie wiem, czy strażnicze ulepszenia nie są jakoś brane pod uwagę, jeśli o to chodzi, czy czemu. Ale i tak zawsze je montuję. Wierzę, że one działają. No i dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o najmocniejszy kostur na chwilę obecną. Oczywiście, bo być może ktoś znajdzie coś lepszego, na przykład z 4 polami ulepszonymi obok siebie i maksymalnym bonusem do damage'a. Ponieważ, jak wiecie, albo być może nie wiecie, kostury właśnie mają, tak samo jak urządzenia strażnicze, największy bonus właśnie do damage'a. Dzięki temu możemy wykręcać tak zawrotne potencjały obrażeń na nich. Ale skoro jestem na swoim głównym save'ie w końcu nie latamy, nie szukamy misji fabularnych, myślę, że jest to dobra okazja, żeby odwiedzić naszą planetę społeczności i zobaczyć, co tam nawyprawialiście. Z pewnością założę tam bazę. Nie wiem, nie obiecuję kiedy, ponieważ, no mówię, goni mnie strasznie ostatnio czas i nie mam czasu siedzieć przy grze tyle, ile bym chciał. Dodatkowo, jak zapewne część z was wie, też pogrywam sobie w Starfielda. I powiem wam tak, no wiem, że dużo ludzi ciśnie po nim. Mi się w miarę podoba, no nigdy nie liczyłem, że to będzie jakaś kosmiczna epopeja. Nigdy nie liczyłem, że to będzie No Man's Sky z kreatorem statków. Spodziewałem się takiego Fallouta w kosmosie i to też dostałem.
dlatego jakoś w miarę przyjemnie się mi w niego gra, nie? No ale No Man's Sky, także teraz rozmawiamy o No Man's Sky'u, więc nie zbaczajmy tutaj z tematu. Oczywiście, kiedy nagrywam, ludziom się zachciewa pisać. Na fuk się wyhamowałem, prawie bym przydupczył w ziemię. Także planeta społeczności, lecimy z glifami. Że nie jestem zwolennikiem tutaj multiplayera w No Man's Sky'u, ponieważ no, trafiają się prosiaki, które robią pod górę. Wyjątkowo go jednak włączę, żeby jak najwięcej baz widzieć. No i lecimy. Oczywiście odkrywca Aleksander, Polska jest jedna, no nie sposób się z tym nie zgodzić. Powiem wam, że jak ląduje się na takiej planecie, to aż pyszczek się sam cieszy. Dobra, zwiedźmy sobie parę baz, zobaczymy co tam mi się pokaże. Z pewnością wiem, że nie wszystkie, jest was tu znacznie więcej. Mi wszystkiego tutaj nie pokazuje. Forteca brzmi ciekawie. A ta obok? Twin Towers. Dobrze, zacznijmy sobie może od Twin Towers. Dobra, pierwszy strzał i powiem wam, że kopara mi opadła, nie? Już nawet nie wspomnę o materiałach, ich ilości, jak do tego trzeba użyć, ale ogarnięcie, żeby to zbudować, no powiem wam, no. Dobra, spróbujmy sobie obejrzeć to od środka. Mam nadzieję, że nie spali mi to kompa. Zawsze zazdrościłem osobom, które potrafią w ten sposób budować, nie? Ja kompletnie, jeśli o to chodzi, nie mam wyczucia, gustu, smaku, ale to, co widzę w niektórych waszych bazach, jak mi się czasem zdarza odwiedzić, przechodzi wszelkie wyobrażenia.
Zgaduję, że nie koniec, skoro mamy teleporter dalej, skoczmy dalej. A zdecydowanie ktoś tu chyba gliczy używał do budowy. Już chyba od roku sobie mówię, że muszę się tego nauczyć i jakoś nigdy mi nie wychodzi. Coś mnie tu jakiś kwiotek trzepnął. A, tutaj. Dziadyga. No dobrze. Powiem wam, pierwszy strzał i kopara na ziemi, nie? Popatrzmy dalej. Forteca. Badajmy fortecę. Sobie tutaj kurorcik nadmorski zbudował. Ja pierdzielę, ludzie, powiedzcie mi, jak wy to robicie, nie? A zobaczmy, może gdzie nas to zaprowadzi. O, niedobrze, czemu tu nie ma prądu? Ktoś sobie zmajstrował podwodny garaż. Przez chwilę się trochę wystraszyłem, że nie będę w stanie stąd wyjść, ale okej. Dało radę. Garaż na egzo pojazdy. Jak ktoś mi powie, jak podłączać drzwi, żeby to działało, to będę naprawdę wdzięczny. Gdzieś tu kiedyś widziałem teleporter. Sobie byśmy z niego skorzystali, zobaczyli, czy... da się odwiedzić teleporterem inne bazy graczy. Dobra, w fortecy byliśmy. Dobra, staw. Wiecie co? No, nie chcą się pobrać mi Rzeszów? Nieładnie. Nable to download. Dobra. Spróbujemy chyba jednak
że tak powiem, ręcznie podwiedzać te bazy, tylko się odnajdę. Nie będę wszystkich dzisiaj odwiedzał. Myślę, że na to poświęcę osobny odcinek. Teraz tak sobie tylko z czystej własnej ciekawości też pozwiedzam. Zobaczmy, czy da się dolecieć do Rzeszowa. Rzeszów, no mamy. Ponieważ był problem z jej załadowaniem. Nie mogłem skoczyć z teleportera, ale zerkniemy, czy uda nam się dolecieć manualnie, że tak powiem, do niej, do niego. Ktoś tu grubo chyba pod wodę poszedł, co? Czy ja coś przegapiłem? Czy my możemy multinarzędzia montować na wystawkach? Teraz mnie zaintrygowaliście, bo tu już chyba drugi raz widzę. Druga baza, w której właśnie widzę multinarzędzia zamontowane na ścianie. Chyba się będę musiał wziąć w końcu za tą budowę, bo aż wstyd. Co tu mamy? Harambowo, na niskiej orbicie. No zerknijmy. Widzę, ktoś ciut innym sposobem niż ja budował. Także ma komputer postawiony na ziemi. Ja właśnie sam komputer stawiam na orbicie. Pierwsze co, kolorystyka, nie? Kolorystyka jest petarda, strasznie mi się podoba. To mnie trochę zaskoczyło.
trochę jest petarda, nie? Zajebiście mi się podoba właśnie, że dodali te pokoje z florą. Dobra. Słuchajcie, będę powoli kończył. Nie odwiedziłem oczywiście wszystkich was, waszych baz, za co serdecznie przepraszam. Z pewnością zrobię to na jakimś osobnym filmie. Zrobię jakąś kompilację ze wszystkich baz, które uda mi się znaleźć, które uda mi się odwiedzić. Ale to na spokojnie, to tak tylko w tej chwili, powiedzmy, dodatkowo sobie poleciałem. Niejako do filmu o Kosturze. Powiem wam tak. To, co widziałem, spowodowało, że musiałem zbierać szczenę z ziemi. I z pewnością powstanie jakiś filmik, w którym odwiedzę wszystkie wasze bazy, przynajmniej wszystkie, które uda mi się znaleźć. Jeżeli bym jakieś pominął, dajcie znać. Bardzo chętnie się przelecę i oblukam. Ale to no, nie jest temat na dziś. Tych baz jest sporo, także myślę, że samo zwiedzanie ich zajmie mi godzinę albo i lepiej. Także jeśli chodzi o ten materiał, serdecznie dziękuję za oglądanie i się z wami już żegnam. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.